Cześć. Dziś mamy pierwszą niedzielę czasu pasyjnego, a więc zmienił się kolor naszego studia. Czas pasyjny to czas do przygotowywania serc do zmartwychwstania Jezusa. W dzisiejszym odcinku mówimy o tym, że Bóg działa przez wierzących. Co to znaczy, że Bóg działa przez wierzących? Ostatnie dni pokazały, że Pan Bóg działa nie tylko przez wierzących, ale może działać przez każdego. Ale my jako wierzący jesteśmy w szczególny sposób zobowiązani do tego, żeby być narzędziami w Bożych rękach, żeby działać tak, jak Pan Bóg chciałby działać na ziemi. To znaczy, że powinniśmy mówić innym ludziom to, co Bóg chciałby nam powiedzieć. To znaczy, że powinniśmy robić innym ludziom to, co Bóg chciałby zrobić dla nich. W temacie dnia łączymy się z naszą korespondentką z Opora, panią Olą. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam dzisiaj ze sobą dzbanek, który w naszej dzisiejszej historii odegra szczególną rolę. Posłuchajcie. Pewna rodzina bardzo kochała Pana Boga i chciała Mu być posłuszną. Ojciec w tej rodzinie ukończył szkołę założoną jeszcze przez proroka Eliasza, w której ludzie uczyli się, jak służyć Bogu. Ta rodzina była bardzo szczęśliwa. Kochali Pana Boga i chcieli Mu być posłuszni. Ale pewnego dnia w tej rodzinie zapanował wielki smutek. Mężczyzna, mąż kobiety i ojciec ich dwójka synów zmarł. Stracili kogoś, kogo bardzo kochali. Nie dość tego, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W dawnym Izraelu pracował tylko mężczyzna. Jeśli więc on umierał, kobieta i dzieci zostawały bez środków do życia. Było im bardzo ciężko. Wkrótce skończyły im się pieniądze i musieli pożyczyć, by mieć za co zrobić zakupy. Nie mieli jednak jak oddać tej pożyczki. To było trudne. Nie dość tego. W tamtych czasach było tak, że jeżeli ktoś miał długi, to można go było sprzedać w niewolę, żeby te długi odpracował. I tak mogło się stać z tymi chłopcami, synami tej kobiety. Wierzyciele zagrozili, że jeżeli nie oddadzą długów, to chłopcy zostaną sprzedani w niewolę. Co tu zrobić? Jak sobie poradzić? Kobieta i jej synowie byli bezradni. Ale przecież oni kochali Pana Boga. Chcieli na Nim polegać. Chcieli Mu być posłuszni. Modlili się więc do Niego i prosili Go o pomoc i radę. I wtedy pojawiła się u nich myśl, by pójść do proroka Elizeusza i zapytać jego, jak mają postąpić. Wdowa opowiedziała prorokowi Elizeuszowi o swoim problemie, a on dał jej konkretne wskazówki, jak ma postąpić. Kto poddał tę myśl Elizeuszowi? Pan Bóg, bo On chce działać przez wierzących. On chce też działać przez nas. Wokół nas też jest mnóstwo ludzi potrzebujących i my też mamy różne możliwości, jak pomóc innym. W naszym kraju w styczniu co roku jest organizowana Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariuszką była Zosia. Posłuchajcie jej. Jak masz na imię? Zosia. Co tutaj robisz? Zbieram pieniążki na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego to robisz? Bo chcę pomagać chorym dzieciom. A co Cię, Zosiu, skłoniło, żeby w ten sposób się zaangażować? W tamtym roku, jak rzucałam pieniążki, to była taka jedna, nawet młodsza dziewczynka ode mnie też nie rzuciła pieniążek i była z maluszy, a potem spytałam swojej mamy, czy ja też mogę zbierać pieniążki. I dzisiaj zbieram pieniążki, mam już całą puszkę. Właśnie ruszyła akcja skarbonki diakonijnej organizowanej przez diakonię polską naszego kościoła. Na parafiach znajdziemy tekturowe pudełka, które po złożeniu przyjmą formę takich skarbonek. Możemy tam wrzucać nasze oszczędności.
i zostaną one wykorzystane na pomoc seniorom, chorym, osobom potrzebującym. Może słyszeliście też o akcji Prezent pod choinkę. Jesienią każdy z nas może spakować prezent do pudełka po butach. Prezenty te zostaną przekazane dla biednych i chorych dzieci na Białorusi, w Rumunii, na Ukrainie. W zeszłym roku tych prezentów spakowano aż 6,5 tysiąca, a tego roku Ty też możesz dołączyć do tej akcji. W ciągu ostatnich kilku dni obserwujemy też rozwój konfliktu, wojny na Ukrainie. Do naszego kraju docierają uchodźcy. Może w Twojej miejscowości też już są. Ci ludzie szczególnie w tym czasie potrzebują naszej pomocy, naszych otwartych oczu, wyciągniętych rąk. Brakuje im wszystkiego i wszystko jest im potrzebne. Patrzmy wokół siebie, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy. Czy nie możemy jej komuś udzielić? Te akcje, o których mówiłam przed chwilą, to są duże akcje, ale nie trzeba takich dużych akcji, żeby komuś pomóc. Może w Twojej klasie jest koleżanka, która potrzebuje pomocy przy nauce i mógłbyś jej pomóc. Może jest ktoś, kto jest nowy i mógłbyś się z nim zaprzyjaźnić, pójść z nim na lody czy pograć w piłkę. To też jest pomoc, którą możemy pokazać, że Bóg troszczy się o innych, że my troszczymy się o innych, że nam na nich zależy. Tak też było z Elizeuszem i wdową. Kiedy ona przyszła do niego po pomoc, on wypytał ją dokładnie o to, co zostało jej jeszcze w domu. Ale jedyne, czym ta kobieta dysponowała, to ostatni dzban oliwy. Elizeusz dał jej radę, i kobieta postąpiła zgodnie z nią. Poszła do jednej z sąsiadek, zapukała i zapytała, czy nie mogłaby jej pożyczyć dzbanka. Potem poszła do kolejnej sąsiadki, zapukała i znowu zapytała, czy nie mogłaby jej pożyczyć może wazy. Potem znowu zapukała do kolejnej sąsiadki i zapytała, czy nie mogłaby pożyczyć bańki. Chodziła od domu do domu, pukała i prosiła o pożyczenie różnych naczyń. Tych naczyń miała coraz więcej i więcej i więcej. Kiedy już miała mnóstwo naczyń, zabrała je wszystkie do swojego domu, zamknęła drzwi i z tej jednej bańki oliwy, które jej zostało, zaczęła przelewać do tych pustych pożyczonych. Lała i lała i lała. I oliwa się lała do tych wszystkich pożyczonych naczyń. Aż w końcu naczyń zabrakło i oliwa przestała się lać. Ale wszystkie pożyczone były pełne. Jakże ogromna była radość tej kobiety i jej synów. Oliwa w tamtym czasie była bardzo cenna. Mieli teraz jej mnóstwo. Mogli część sprzedać, oddać długi, a za resztę przez długi czas się utrzymywać. Pan Bóg działał przez Elizeusza. Dał tej kobiecie dobrą radę. Prośmy Pana Boga, abyśmy tak jak Elizeusz potrafili udzielać wsparcia i pomocy, aby Bóg mógł działać przez nas, aby otwierał nasze oczy, serca i dłonie na potrzeby ludzi, którzy są wokół. Historia o bracie Andrzeju była bardzo fajna. Szkoda, że się skończyła. Ciekawe, co dziś w kąciku misyjnym. Dowiedzmy się. Zapraszam. Drodzy widzowie Szkółkowieści, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i zapraszam w to wyjątkowe miejsce. Znajdujemy się teraz w Ewangelickim Kościele Pokoju w Jaworze. To wyjątkowe miejsce znajduje się na liście najcenniejszych zabytków na świecie. Kościół został wybudowany prawie 360 lat temu, po straszliwej wojnie, w której walczono o prawo do decydowania o swoim wyznaniu. Dziś niedaleko nas trwa wojna. Ludność Ukrainy walczy o swoje prawo do wolnego, niezależnego państwa. Wielu ludzi musi opuścić swoje domy i uciekać do bezpieczniejszych miejsc. Uciekają do Polski lub innych bezpiecznych krajów.
Polacy starają się pomóc Ukraińcom, organizują zbiórki, dają schronienie. Na co dzień pracuję z dziećmi, rozmawiam z nimi i wiem, że wielu z Was odczuwa strach. To zupełnie naturalne. Dorośli też czasem się boją. Zapraszam Was teraz do wysłuchania pewnej opowieści. Moja opowieść pochodzi z książki Aleksandry Rzeczkowskiej Dialog zamiast kar, a będzie o tym, co jest w tej skrzynce. Bajka o puszystym i puchatym. Bardzo dawno temu, gdzieś daleko, było dobre miasto. Jego mieszkańcy żyli szczęśliwie, śmiali się, bawili i nigdy nie chorowali. W mieście tym było bardzo dużo puchatego i puszystego. Puchate było miękkie, puszyste, bardzo lekkie i miłe w dotyku. Ludzie mieli taki zwyczaj, że kiedy dzielili się puchatym i puszystym, mówili tobie puchate i mnie puchate. A kiedy się dzielili, puchate i puszyste rosło i było go jeszcze więcej. Tak trwało bardzo długo i ludzie nauczyli się, że kiedy puchate i puszyste rośnie, ich życie staje się piękniejsze, serca wypełniają się miłością, a ciało jest zdrowsze. Pewnego dnia do szczęśliwego miasta przybyła czarownica. Czarownica jeździła po całym świecie i sprzedawała ludziom swoje czary i lekarstwa. Jednak w dobrym mieście nikt nie chciał kupować lekarstw i nikt nie potrzebował czarów, bo wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Czarownica chodziła po mieście, przyglądała się ludziom, ich zwyczajom i nie rozumiała, dlaczego nie może niczego sprzedać. Po pewnym czasie zorientowała się, że wszystkiemu winne jest puchate. Kiedyś obserwując, jak ludzie się nim dzielą, postanowiła uwolnić ich od puchatego i puszystego i powiedziała do jednego z mieszkańców: wiesz, to puszyste i puchate, które dostałeś wczoraj od swojego przyjaciela, to wcale nie było jego puszyste i puchate. On oddał ci tylko to, co wczoraj dostał od ciebie. A do innego mieszkańca powiedziała: czy zauważyłeś, że twój sąsiad dał ci wczoraj mniej puszystego i puchatego, niż ty dałeś jemu? Krążyła po mieście tak długo, aż zatruła ludziom serca i ludzie zaczęli się sobie nieufnie przyglądać. Coraz rzadziej dzielili się puchatym i puszystym, chowali je w domach, szufladach, zazdrośnie strzegąc i bojąc się, że stracą. A puszystego i puchatego, którym się nie dzielili, było coraz mniej. Pewnego dnia czarownica dała jednemu z mieszkańców trochę kolczastego i powiedziała: tobie kolczaste i mnie kolczaste, mnie kolczaste i tobie kolczaste. A kolczaste urosło. Ludzie zaczęli się dzielić ze sobą kolczastym. Pojawiły się choroby. Szczęście zaczęło znikać z dobrego miasta, a ludzie stali się smutni i niemili dla siebie. Mijały dni, miesiące i lata. Czarownica sprzedawała ludziom swoje lekarstwa i stawała się coraz bogatsza. Kiedy potrzebowała więcej pieniędzy, dzieliła się z ludźmi kolczastym i wtedy ludzie więcej chorowali i przychodzili do niej po leki. Pewnego dnia dwoje dzieci, bawiąc się ze sobą na strychu, znalazło w starej skrzyni puszyste i puchate, które dorośli dawno temu schowali, żeby nikt im nie zabrał. Kiedy je oglądali, rozerwali je na dwa kawałki i podzielili między sobą. I puszyste, i puchate natychmiast urosło, a dzieci poczuły, że w ich sercach pojawiła się jakaś radosna nuta. Pobiegły do rodziców i podzieliły się z nimi, mówiąc: tobie puchate i mnie puchate. I puchate znów urosło. Od tej chwili ludzie zaczęli ponownie dzielić się ze sobą puszystym i puchatym, i w ich sercach pojawiło się więcej szczęścia i radości, a ciała mniej chorowały. Wtedy przypomnieli sobie o starym zwyczaju i dawnych czasach. Wypędzili złą czarownicę i starali się dzielić jak największą ilością puszystego i puchatego. Jednak w ich mieście istniało także kolczaste, które kiedyś podarowała im czarownica. I odtąd puszyste i puchate krąży między ludźmi
na przemian. I tylko od ludzi zależy, czym się ze sobą dzielą. A to, czym się podzielą, rośnie wypełniając ich serca i myśli. Puszyste i puchate to dobro i miłość, którym się dzielimy. Jest też kolczaste, które idzie w świat. To zło, przemoc, wojna. W ostatnich dniach wokół nas w Ukrainie widzimy mnóstwo kolczastego. Widzimy go bardzo dużo, widzimy jak rani. Ale jest też mnóstwo puchatego i puszystego. Jest dużo dobra, miłości, empatii. To puszyste i puchate idzie w świat. Im więcej puszystego i puchatego wypuszczamy w świat, tym więcej dobra do nas wraca. Puszyste i puchate to jest to, co dajemy innym. Polacy dzielą się z Ukraińcami, czym mogą. A czy ty też możesz pomóc? Oczywiście. Wielu z was z pewnością brało już udział w jakiejś zbiórce, na przykład w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, skarbonce diakonijnej czy wigilijnym dziele pomocy dzieciom. Dziś też możecie wspomóc zbiórkę, na przykład żywności, środków medycznych, karmy dla zwierząt czy innych potrzebnych Ukraińcom rzeczy. Na pewno w twojej miejscowości takie akcje są organizowane. Pomagać możemy też poprzez codzienną modlitwę o pokój na ziemi. Jedyne w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Tak, Pan Bóg ucisza nasze dusze, gdy się boimy, gdy jest nam smutno lub gdy ktoś sprawi nam przykrość. Pan Jezus był siewcą dobrego i puchatego. Idźmy Jego śladem. A na koniec mam dla was pewną propozycję. Za chwilkę udostępnię wam link do mojego Padleta i poproszę, żebyście na tablicy zostawili krótką wiadomość do mnie. Mogą to być słowa krótkiej modlitwy o pokój na świecie, albo twoje zdjęcie, imię, nazwę parafii, z której pochodzisz, albo po prostu kilka słów do mnie. Na przykład, czy ci się podobało dzisiejsze spotkanie. Pewnie będziesz potrzebować pomocy kogoś dorosłego. Poproś rodziców, starsze rodzeństwo albo swojego nauczyciela. Z pewnością ci pomogą. To nie jest takie trudne. Do zobaczenia! Ja już niecierpliwie czekam na kolejną propozycję z księgarni Wargo. Cześć! Witam was serdecznie w księgarni Wargo. I mam dla was dzisiaj książkę Wierzę Bruno Ferrero. Znajdziecie w niej opowiadania, które pokazują i wyjaśniają prawdy sformułowane w wyznaniu wiary. Do każdego opowiadania dołączone jest też krótkie rozważanie i modlitwa. I wiecie, w tych opowiadaniach pokazane jest, jak ludzie wierzący ukazują to, że wierzą w Pana Boga i jak On działa przez nich. A o tym właśnie dzisiaj usłyszeliście, więc jeśli chcielibyście zobaczyć, jak Pan Bóg działa przez ludzi wierzących, serdecznie zapraszamy was do lektury Wierzę Bruno Ferrero. Książka dostępna jest w księgarni Warto oczywiście i na www.warto.com.pl. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie prace z kącika kreatywnego znajdują się w waszych domach. Możecie nam przesłać zdjęcia. No, a ja już zapraszam na kącik kreatywny. Kochani, w dzisiejszym kąciku kreatywnym chciałabym wam zaproponować zrobienie czegoś nie dla siebie, ale dla innych. Pamiętacie, Pan Bóg działa przez wierzących. Działa także przeze mnie i przez ciebie. Dlatego chciałabym, żebyś teraz stał się narzędziem w rękach Pana Boga. Pani Marzena opowiadała o tragedii, która wydarzyła się w ostatnim czasie na Ukrainie. Wiele ukraińskich dzieci jest już w Polsce, ale są nadal wystraszone, smutne, nie mają kolegów, koleżanek, nie znają naszego języka. Dlatego chcę cię zachęcić do tego, żebyś był albo była teraz dla nich takim pocieszeniem, takim pierwszym przyjacielem. Przygotujcie
kartki, przygotujcie koperty, napiszcie na tych kartkach listy albo narysujcie piękne obrazki, zapakujcie je do kopert i pocztą tradycyjną wyślijcie na adres Centrum Misji Ewangelizacji w Dzięgielowie, który zobaczycie teraz na Waszych ekranach. My przekażemy te listy dalej, przekażemy je do dzieci, które przyjechały z Ukrainy. Te listy będą wsparciem dla nich, będą radością, pokażą, że polskie dzieci są z nimi, wspierają je, modlą się o nich. Zachęcam Was do tego, żebyście zaangażowali się w tą akcję i żebyście dziś to Wy byli narzędziami w rękach Pana Boga. A zanim się jeszcze z Wami pożegnam, chcę Wam pokazać plakaty niektórych z Was, którzy wykonali je według instrukcji z poprzedniego kącika kreatywnego. Popatrzcie i tym razem również Wy zaangażujcie się w kącik kreatywny. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia znów. Cześć! To już koniec dzisiejszej Szkółki Wieści. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i o komentarzu i wyślijcie nam, jakie prace robiliście. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć!